rozpoczęło się zgodnie z planem, bo Tomislav Kolarek pokonał bez straty seta Michała Dąbrowskiego, a później do stołu podeszli Tomasz Lewandowski i Paweł Płatonow. Grający trener akademików przegrywa już 0-2 i w trzecim secie 4-8, ale zdołał odwrócić losy tego spotkania i po naprawdę wielkich emocjach i świetnej grze pokonał rywala 3-2. Wydawało się, że gospodarze mają na wyciągnięcie ręki zwycięstwo 3-0, ale wtedy do gry wrócili zawodnicy Strzelca. Mateusz Czernik wypunktował Mateusza Gołębiowskiego w trzech setach, a Płatonow ograł rzeszowskiego Chorwata. W meczu było 2-2 i w decydującym spotkaniu grający trener rzeszowian Tomasz Lewandowski pokonał Michała Dąbrowskiego. Akademicy wygrali 3-2. Każda drużyna jest silna, każda jest mocna. Cieszymy się, że mamy 4 punkty na koncie, wygrane z Księgienicami i z Frysztakiem. Mamy przed sobą jeszcze takie mecze, gdzie musimy walczyć. Zespół z Frysztaka wywalczył w tym meczu jeden duży punkt, który trzeba poszanować. Dla nas każdy punkcik się liczy i ten punkcik również szanujemy, cieszymy się z niego. No ale przed meczem też chcielibyśmy pełną pulę wziąć. Oto zestaw par następnej rundy Superligi. Strzelec swój mecz już rozegrał awansem i w dalszym ciągu czeka na zwycięstwo we własnej hali. AZS zagra z Palmiarnią, a Kolping z Polonią.